Kowalscy od kuchni. Witamy Was serdecznie w pierwszym odcinku Kowalski od kuchni na żywo. Dzisiaj moja mama coś tam będzie próbowała mnie nauczyć gotować. Mamy dwie propozycje, które spróbuję przygotować. Przepraszamy Was za chwilkę poślizgu, ale wiecie, pierwsze koty za płoty, trochę myśleliśmy tutaj się pomęczyć ze sprzętem, ale już w końcu jesteśmy na antenie i przechodzimy do sedna. No co to mama dzisiaj przygotowała, z tym się będziemy robić? Więc tak, Adamie, dzisiaj spróbuję nauczyć Cię przygotowywania pierogów. Pierogów z nadzieniem skarpia, naszą restauracyjną potrawę. A jeżeli nam starczy czasu, to będziemy wtedy przygotowywali chipsy skarpia. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Niemniej, naszą też tradycyjną restauracyjną potrawą jest karp Lido. Prezentujemy go tutaj, jeżeli na pewno już nam nie starczy czasu, nie będziemy tego przygotowywali, ale chcieliśmy zaprezentować, bo po prostu dużo ludzi pyta się, jak nie wyobrażają sobie tego karpia na stojąco, jak to wygląda, jak jeżeli dzwonią, pytają się, więc macie Państwo okazję sobie zobaczyć, jak wygląda karp na stojąco. Ta potrawa była przygotowywana w naszej restauracji od lat 60. Było bardzo dużo osób, które korzystały z tego dania i nadal osoby, które kiedyś korzystały, dzwonią, pytają się, czy można takiego karpia przygotować. Oczywiście można przygotować, ale to jest tylko na specjalne zamówienie. A teraz przystępujemy dalej do czym jest sedno dzisiejszego programu. Sedno jest to, że mam swojego syna nauczyć przygotowywania pierogów. Bardzo dużo osób korzystało z moich lekcji, miałam bardzo dużo uczni. Przyszedł czas, że mam syna nauczyć przygotowywania pierogów z nadzieniem skarpia. No dobra, fartuchy założone. Co prawda, ty masz swój Masterchefa. Tak. Ja się zobaczyłem u pani Róży w Roseland Home w taki, co tu mam napisane? Da. Ale mi się upiekło. Co prawda dzisiaj piec nie będziemy, ale... No ale bardzo dobrze, bo BHP masz, jest zapewnione. Akurat wałek, wiesz, czym to grozi, bo jak uczniowie się źle sprawują, to wtedy wałkiem, nie? Wałkiem po łapach. Tak, dokładnie. Dobra. To co, przystępujemy. Chodź tu, Adam, z tej strony. Weźmiemy sobie teraz na te pierogi ciasto. Kiedyś było ciasto przygotowywane no, ręcznie. Po tej strony, bo nie będziemy widać, nie? Ciasto ręcznie. Aha. Bo ciasto też musi być widać, nie? No. A dzisiaj sobie posłużymy się tym, żeby się to twoje biedne rączki za mocno nie zmęczyły. Mamy tutaj mąkę ja stosuję, ja nie wiem jak to, ale do pierogów przygotowywania stosuję mąkę 450 wrocławską. A to ile gram tej mąki wchodzi do tego? Tak, około 250 gram. Aha, dobra. I teraz tą mąkę musimy sobie rozrobić z masłem, z masełkiem. Można z olejem, no ale tutaj akurat mamy masełko. Proszę bardzo. To ma być jakieś takie mocno? Takie no tak, czy? Nie za dużo. 2-3 sekundy, 4. Zobaczymy jak. Zobaczymy jak będzie wyglądała. Jeszcze trochę. Jeszcze. Dobra. Dobra. Teraz tak, weź sobie z pół łyżeczki soli do tej gramatury, dobrze? To jest sól czy cukier? Sól. Sól. No. Podnieś nam mi tutaj. No. Ja spróbuję ci tutaj te pół łyżeczki soli. No. Spróbujemy zobaczyć, czy ta mąka, o, bardzo ładna ma konsystencję, powinno coś z tego być. I teraz z tą solą, proszę. Jeszcze raz, tak? Jeszcze raz. No to króciutko, nie? Króciutko. Króciutko, żeby po prostu wymieszać. Jeszcze? Czy? Jeszcze trochę być. Dobra? Dobra. I teraz do tej, jest tutaj podłączone? Mamy, tak? Czekaj. No jest. Żeby włączyć. Jest, wystarczy. Tyle wystarczy? Tak. Trochę wody dodamy. No to praktycznie widzimy. Połóż, żeby się zagotowała, bo chodzi o to, żeby wlejemy sobie tutaj... Tyle? Tak, dokładnie tyle. Dobra. Trochę wody.
żeby po prostu to ciasto zagłębić. I ja nam się zagotuje. No. I później, jeżeli włączysz melakser, po troszeczku będziemy wlewać tą gorącą wodę, bo najlepiej jest gorącą wodę, żeby po prostu to ciasto w pewnym momencie zaparzyć trochę, nie? No. Ono już się gotuje. A powiedz mi, to olej, ta woda, to po co jest wstawione? Woda jest na pierogi, a olej później, bo mówię, jak będziemy przygotowywali te chipsy z karpy. A, to sobie będzie wtedy... w tym będzie smażone, tak? Tak, w tym będzie smażone, ale to sobie damy czas na to, nie? No. Jak zrobimy pierogi, wtedy dopiero weź sobie to odłóż, uczniu kochany. Dobra, mamy wodę. Dobra, mamy wodę. Dobrze, to weź tą wodę, wlej tutaj. Mhm. Tak. Super. I co i do tego? Tak, nie? Teraz włącz sobie melakser i będziemy tą wodę dolewać. Nie. Po troszeczku. Włącz, żeby ono pracowało, to ciasto, dobra? Teraz, tak? Tak. Wszystko wlałam. Musi się zrobić pełna taka konsystencja. Jeszcze. Jeszcze bardziej. Kręć, tak, kuchy. Oczywiście. Jak nie powstanie jednolita masa. Jeszcze trochę. Jeszcze? Tak, jeszcze trochę. To długo? Tak. Bo będziesz musiał rękoma kręcić. Wódki się zbiera i za chwilę będzie jednolita masa. Jeszcze trochę. Teraz tak, odłóż, zobaczymy, jak, co się tutaj nam wyrobiło. Weźmy odkręć, tak. Wiesz co, Adasiu, jeszcze trochę musisz, bo jeszcze ta masa nie jest zbyt jednolita. Może za słaba maszynka do tego, co? Nie. Wszystko jest dobrze. Tylko wiesz, o, zaczyna być takie dobre ciasto, tylko musisz jeszcze trochę pokręcić sobie. A ja sobie z nadzieniem wyjmę. Czekaj, bo tu są dwie kreski, to możemy podać. Dobra, kończ. No. Dobrze, teraz tak, zdejmij ten pokrywki zdejmij. Dobrze. I teraz, ponieważ mamy ładną tutaj już masę zdjętą, musisz ją troszeczkę wyrobić, nie? Dobra. Weź to do... Zrobimy trochę. Tak. Dobra, to jeszcze może to odłożę. Tak. To jeszcze będzie potrzebne? Nie, już nie. Dobra.
Nie będzie nam miejsce zajmować. Tak. Dobra. No dobra, to co teraz, jak to, co z tym? Poczekaj, no bo tutaj mi się przytarło lekko. Nie chciałabym tego ciasta zpieprzyć. Trochę źle zrobić. To mam też sobie założyć, czy co? Nie, no ty najlepiej jak będziesz wyrabiał to ręcznie, swoją tak? ręką ręcznie, no. nie? No i teraz tak, Adam. No. Bierz to ciasto i tak, wiesz? Jedną ręką, tak? Tak, no możesz dwoma rękami, jak ci będzie łatwiej, nie? No. To, co maszyna nie zrobiła za ciebie, to ty zrobisz za maszynę. O, w ten sposób. Czekaj, bo to no. jest jakieś specjalne ruchy tu widzę, takie jakieś. Tak, ale to szybkie, energiczne, bo ciasto jest ciepłe, bo była ciepła woda. Aha. No. Dobrze wyrabiam, czy źle? Bardzo dobrze. Tak, jakbyś plastelinę wyrabiał, modelinę. Co ci tam? No. Super. A do tego wyrabiania malaksera nie ma? Nie, do tego nie ma. Do tego są twoje rączki. Takie, wiesz, sprytne, młode, delikatne. Super. No. Dobra. No. Teraz już podejrzewam, że to ciasto już jest dobrze wyrobione. Masz teraz tak, masz dwie możliwości, Adam. No. Albo będziesz ciasto po prostu sobie wałkował, wałeczek tutaj jest. Aha, no. I daj nóż. Nóż. Tu był gdzieś nóż. Był nóż, tutaj jest. Tu. Dobrze. No. I możesz na przykład pojedynczo, nie? Że... To takie porcje. Tak, na jednego pieroga. O. Wiesz? Zobacz. Tak. No. I sobie wałkujesz na jednego pieroga. Możesz, bo to wtedy możesz, masz możliwość, że wiesz, no, różne kształty, różna wielkość. No. Ale staraj się tak mniej więcej, żeby to było okrągłe, nie? Tym. Równomiernie nie musisz, bo popatrz. Ciasto jest takie, że nie przykleja nam się do, w ogóle do blatu. Elastyczne jest. I teraz tutaj mamy przygotowany farsz, wcześniej, tak? Ja ci farsz pokażę, no. bo ma tam. I zobacz, farsz sobie zawsze kładziesz tak mniej więcej tu, no. bliżej tej ścianki, nie? Żeby jak założysz drugą, żeby to no. się nie obracało. O, w ten sposób, tak? Rozumiesz? No, czy... No, czajesz, tak? No. I tak delikatnie musisz sobie podoklejać. No. I na pierwsze może być taki normalny pieróg, bez żadnych wzorków, bez no. niczego. Jeżeli to zrobisz, będziemy raczej dalej robili z jakimiś tam wzorkami, rozumiesz? No. Wszystko musi być to doklejone, nie? Tak? No. O. I żeby ładnie wyglądało może ten pierwszy pieróg, to zrobimy to. Tu mamy gdzieś widelczyk. To jeszcze takie fajne kółeczko miałaś. Nie, mam, ale nie zastanawiała, chcę, do czego ono służy. Ale słuchaj, nie chcę tego kółeczka, no. żebyś po prostu nie poszedł od razu na łatwizny. Musisz trochę pomęczyć się fizycznie sam, nie? No, ładne, ładne. No. Ale powiedz mi, bo zazwyczaj gdzieś tam widziałem to, żeby ciasto wałkowali całą taką porcję i potem sobie szklanką wycinali. Oczywiście, możesz jak najbardziej. Też tak można, tak? Zobacz, jakie to ciasto jest elastyczne, nie? No. Tak samo. Nie podpruszaj żadną mąką, niczym, żeby nie było, że jest za twarde ciasto. No odłóż sobie tego pieroga na bok. I słuchaj, i jedziesz sobie teraz, o, wałeczkiem, nie? Proszę, wałkuj to. Rozwałkuj sobie to ciasto sam. Nie wchodź w ten, bo kamera taka szeroka nie jest, wiesz? Nie no, kochanie, bo musisz, wiesz, no musisz, ja... wiesz, w obiektywie być, nie? Cię nie widać ja, potem nie, no, na, na antenie. No. Dobra. Tak? I co, w różne strony, czy...? Tak. I to co, do jakiejś określonej grubości to się robi, czy jak? Tak, ale to jeszcze masz tutaj, zobacz, jakie grube, abyś to miał takie grube ciasto na pierogi, to by to ani gotowali. Surowizna będzie. Surowizna, dokładna. Dobra. No. I potem... O, widzisz? Jeszcze, ładnie. Jeszcze troszeczkę. Kurczę.
Do tego też nie mam Alexera. Nie, do tego nie mam Alexera. To już masz tak duże ułatwienia, bo my jako młode dziewczyny musiały normalnie ręcznie ciasto wyrabiać i nie było, że pożal się. Jak Danusia coś nabrykała na technologii, to musiała za drzwi wyjść. No. Słuchaj, tu widzę, że masz tak, brzegi masz bardzo rozwałkowane, a środek nie. Weź się za ten środek trochę. No. Tylko środek. Dobra, zobaczymy, co to z tego ciasta ci tutaj wyszło. Pięknie, no słuchaj, no masz ciasto po prostu nieprzylegające w ogóle do blatu, no to jest szok po prostu. Adam pierwszy. No, urodzony do pierogów po prostu. A dobra, ale poczekaj, teraz się jeszcze coś pokażę, dobra, mogę? Nie, tu nie wychodź za telewizor. Słuchaj, Adam, nie wychodź. Musisz ten środek trochę rozwałkować. No. O, trochę więcej. I musisz ten środek trochę wałkować, żeby on ci wyszedł na te brzegi, bo jak będzie środek i do brzega, to nigdy go odpowiednio nie rozwałkujesz. Rozumiesz? O, zobacz. Ja myślę, że dzięki dzisiejszej tutaj nauce wielu panów zrobi, przygotuje pierogi swoim kochanym kobietkom. O, wiesz? No. Ten środek. No jak mówiłeś, że widziałeś, że szklanką wycinają, nie? Dobra, my nie będziemy wycinali szklanką. Profeska ring. Tak. Nie, nie, o kochany. Aha. Od brzegu zaczynaj. Dobra, dobra. No. Od brzegu zaczynaj. No. Tak, tak i tak. I teraz tak, synu, ponieważ mamy mało czasu, ja nie będę tutaj wiadomo co chodzi. Tu mamy przygotowane, później ci pokażę, nie? No. Ale zobacz, stawiamy sobie to nadzienie tutaj tak bliżej brzegu, że jak będziesz tego pierogrzka sklejał, żebyś miał tu miejsce. O, ciasto super, nadaje się, możesz naciągać je, ono ci się nie zerwie w ogóle. No. Widzisz? O, super. To jeszcze widać. Zobacz. Czeka, nie? No ale teraz może inaczej zrobimy, Adam. Nie tylko wilczykiem, tak? Zobacz, masz tutaj ładny płaszczyk w koło. No, zobacz. Widzisz? Dobrze, delikatnie, nie za mocno, żeby nie przeciść tego ciasta, ale też, żeby się dobrze skleiło. No i teraz zobacz. Kładziesz sobie ten środkowy paluszek i dwa tak i jedziesz. Taką falbankę śliczną. No, widzisz? O. Tak? No. Czujesz to? Dobra. No, proszę. Dobra, to jest sam, takiego od A do Z ja sobie sam zrobię? Tak, sam. Masz przygotowane już odnośnie nadzienia, to możemy zrobić, dobra. Będziemy mamy robili oddzielny program, to kółeczko. Przygotujemy, nie? To jest. Proszę. Musisz swoją tajną recepturę na farsz zadać? No, a co? Czekaj. Nie, 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 synuś. No. Tak jak jeszcze powiedziałam, że musisz tu bliżej. No. Tak. Bliżej krawędzi, tego brzegu. Tak? Bliżej krawędzi, że to sobie nawinę, założysz. To... No. Tak. 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 I teraz słuchaj, wyciągnij sobie ten brzeg. Wyciągnij sobie tak troszeczkę, o tak. I wyciągnij sobie ten brzeg, nie? Żeby dociągnąć do tego. O, widzisz? Mhm. Tak? Tak. Troszeczkę ma za grube to ciasto rozłakowane, ale na pierwsze jest dobrze. No. Widzisz jak łaty? Mam się ręce trzęsą. No. Ja się też trzęsłem w twoim wieku, nie martw się tym. Słuchaj, musisz, żeby... Tu sobie te pierożki wystawimy, te, które przygotowałeś już. Dobra, i teraz ta falbana, co mówiłaś, tak dwa palce? Tak. I przyściskam, tak? Tak, dokładnie. I ściskam. I ściskam. No, Adam, jesteś bardzo dobrym uczniem. Na chwilę obecną. Ja to na tę budowlankę studia to by niepotrzebnie szedłem. No właśnie. Zobacz, tyle lat byś do przodu. Do garów od razu. Tak, to już byś teraz uczył. Odłóż sobie tu ładnie tego pierożka. Dobra. Dobra. I teraz następnego sobie zrób. Ale weź tak sobie zawsze, żeby tego ciasta jak najmniej ci wychodziło. Blisko. No dobra, jest nie taka żyła. Aj, kurde. O, delikatnie, delikatnie, bo będziesz miał problem później ze sklejeniem, nie? No. No. Dobra, i bliżej tutaj. Tego. Ale też nie za blisko, bo tutaj wiesz. No wiem, bo potem trzeba będzie za dużo wyciągnąć. No. Wiesz co, jak masz na przykład taką kuleczkę ci się zrobi i tu masz brzegi takie, to możesz delikatnie to, żeby to się tak rozeszło, to nadzienie, nie? No. O,
Roztym. I widzisz, i ono już jest w tą stronę i w tą stronę. Czujesz blusa? No raczej tak, no. Powiedzmy. No. No, dobra. Tylko też nie może być na sklejeniu nadzienia, bo wtedy ci się nie sklei, nie? Mhm. I weź tą falbankę, jak najwięcej wyciąg. No. Tak. Mhm. I teraz zobaczymy inny przykład, na przykład, nie? No. Zobacz. Zapinasz sobie tutaj ten brzeg i teraz sobie tak fajnie jedziesz w koło i będziesz miał inne sklejenie. O, widzisz? Aha. Takie zawinięcie. Takie zawinięcie, nie? Bo sposobów na zawijanie pierogów jest dużo różnych, nie? Moja mama jak mnie uczyła, że tyle lat temu, to jak coś nie wychodziło, to ona tu miała taką ścierkę, wiesz? No. I, no. I co z tą ścierką? No tak, jak ileś tam razy nie wychodziło, no to mi, no to co, kumasz czy nie kumasz, nie? I tu sobie te brzeszki zawijamy, żeby ładnie to wyglądało, tak? No. No, i już jest inna forma, nie? No, dobra. Dobra, wycinaj następnego pierożka. Nie. No bo to jak na pierwsze robisz ze mną pierogi, to ci powiem, że aż takim złym uczniem nie jesteś. Nie. No nie. No, tu. Nie wiem, czy cię za drzwi wystawię, czy nie, ale raczej nie. No. Musisz sobie wyciągnąć. Jak sobie gotujesz, tak zjesz, nie? Tak, dokładnie. Jak to też ściskałeś, nie? No tak ściskałam, żeby wiesz, na wzdłużkę się zrobiło. Tak, na wzdłużkę, bo tutaj jest dłuższa średnica. No tak, żeby po prostu... Dobra. Sobie musisz troszeczkę wyciągnąć to ciasto, bo to ciasto jest bardzo elastyczne. No, ciach. Kiedyś robiłam ciasto z jajkiem, ale stwierdziłam, że naprawdę bez jajka też wychodzi idealnie. Nie ma się czego. Co patyczkować, to tyle, więc... tyle styknie, nie? Tak. Dobra. No. Tak, musisz dokładnie te brzegi skleić, żeby ci nie, w razie gotowania nie uciekł ten wkład, ten środek, nadzienie, nie? Możesz sobie nacisnąć na to nadzienie, Adam, jak masz, o. Widzisz? No, super. Dobra. Bardzo ładnie. I nawet ci wyszła taka falbanka, zobacz. Zobacz, jaka ci fajna falbanka wyszła. No, pięknie. Majsterchef. No. Tak. Ten następnego. No to teraz jeszcze dalej rób z tego ciasta. Teraz spróbujemy zrobić takie duże uszko. Trochę tego nadzienia zrobimy mniej. To mi się tak chyba za bardzo nie rozwałkowało, nie? Takie. Ale słuchaj, Adam, jak ci się nie za bardzo rozwałkowało, to patrz. Tu masz wałek. No. Weź sobie troszeczkę to dowałkuj. Aha. To jest rzemieślnicza praca. No nie, weź to. Co? To no. Rozwałkuj sobie. To jest rzemieślnicza praca. Także wiesz, im więcej twojego wkładu, tym bardziej jest dowartościowane i cenne. No. Widzisz? I wtedy będziesz już miał rozwałkowane, to masz duże rozwałkowane. Zobacz, jak co bierzesz to ciasto, w ogóle nie masz przyklejone do blatu, nie? No super, naprawdę, że przepis idealny. Złoty chłopak. Złoty chłopak. Nie podsypujesz mąką, nie potrzebujesz dodatkowych produktów. No. I to spróbujemy teraz zrobić, jak masz taki większy ten, spróbujemy taką falbankę zrobić, nie? Dobra. No, zobacz. No. Teraz tą falbankę. Masz teraz to ciasto i teraz tak. Tylko sobie śliskasz, tak, nie? O, widzisz? Aha, że tak. No, tylko tak posuwaj między rękoma. Pieniążki liczą. Tak, dokładnie. I ale bliżej musisz, jedno przy drugim, żeby ta falbanka taka była, o, no pięknie. No Adam, no wiesz co, no, nie wiem, że ty nie lepszy będziesz w gotowaniu czy w kieli. Nie wiem, naprawdę. O, widzisz, jaka piękna falbanka? No, tak to coś no, mi śliczna. Nie wyszło. Nie? No, ale pierwsza falbanka, no idealna, no, proszę zobaczyć. Przygotowana, no idealna, ja bym takiej nie zrobiła. Dobra, jedziemy jeszcze dalej. Masz tu jeszcze troszeczkę ciasta, tak? Weź to, wytnij sobie najlepiej i... Ale wiesz co, Adam, może zrobimy tym mniejszym, tym...
Ale gdzie ja to mam, to mniejsze? Tak. Nie, tutaj. To zrobimy, spróbujemy zrobić uszko, nie? Ale weź rozwałkuj trochę to ciasto, dobra? Dobra. No. Tak. Ale weź tutaj ten środek wałkuj, bo ty masz na tym, musisz widzieć, zobacz, tu masz cieniutkie, tak? No. A ten środek masz gruby, nie? No troszeczkę użyć tutaj tych... To będzie trzeba gotować, nie? Za chwilę. Dobra, wystarczy czy jeszcze? Dobra, wystarczy. Słuchaj, na pierwsze to tych pierogów powinno być więcej, bo to ciasto powinno być cięższe. No ale na pierwszy raz to ci naprawdę wychodzi ideał. O. Już tak nie chwal. No. No nie, ale muszę cię jakoś zachęcić, nie? No bo co? Rzucisz mi tą restaurację i pójdziesz, powiesz, no, matka, razie. Czy miejsce, a tak to wiesz. Na razie jeszcze jedną nogą tam wiesz. Ale słuchaj, Adam, wierzy mi, że miałam różnych uczni i może byli nawet o wiele, wiele przygotowania, wiele co? Więcej tak potrzebowali. Tak jak pierogi, czy co? Tak, tak klej jak pierogi. Ja ci teraz pokażę coś jeszcze. Bo możemy z tego zrobić takie uszko. To wiadomo, że to będzie za duże uszko, bo uszka robi się mniejsze. No. Ale też już możesz mieć jakąś świadomość, że drugie uszko zrobisz sam, patrz. Czekaj, bym się mocno tutaj... musisz skleić. No, staram się, no. No. Bo jak tego nie skleisz, to jest problem. Później, bo będą... O, już? Super. Dobra. No. No bardzo ładny listeczek po prostu. I teraz tak, popatrz, jak przygotowując uszko, nie? No. Nacisz sobie tutaj środek, widzisz, tu na środku. O, ja ci to jedno uszko zrobię, a ty zrobisz następne sam, dobra? No, dobra. Tu na środku, o. Tak sobie przyduś trochę, żeby to... I proszę, jedna strona, drugą dociskasz, nie? No. I jest uszko, tak? To uszko powinno być mniejsze, no ale jest jakie jest, o. To na tortillę taką wygląda bardziej. No, na ten. No ale to jest taki prosty, troszeczkę sposób na łóżko. No to teraz weź sobie jeszcze raz sam. Dobrze. Tak. Nie przeciągnę się. No. Dobra. No tutaj. Tak. No. O, i tu masz, proszę, na jednej stronie. No. I teraz spróbuj sam to łóżko skleić. Czekaj, bo nie przesunąłem. Tak. Tak, mocno też nie musisz dociskać, żeby tego ciasta nie przerwać, nie? Mhm. Tak wiesz, namiętnie, z uszuciem, o. Tak byś, żeby dziewczyny nie skrzywdzić, ale żeby to doceniła. No jest, dobra. Teraz tak jest. To kciukiem czy którym paluchem? O, tu. Delikatnie, ale nie gwałtownie, tak? Bo ci może tak, delikatnie, no. Tak. Jeszcze? Jeszcze troszeczkę. Dobra. No i weź sobie już tutaj teraz na kciuk tak? To ciasto zawijaj, no. Dobra. Tak, super. Zawinąłeś sobie to ciasto trochę? No. Troszeczkę je winie na uszko, no i teraz spróbuj zdjąć. Dobra, nie chcę sadzić. No, delikatnie. O, jest, dobra. Widzisz, jakie piękne? No, dobra. Dobra. No. To masz. I teraz tak, Adam, bo możesz swobodnie też z tego ciasta takie na wzór, tu miałam taką, o. O właśnie, to jest to. Mnie tak fascynowało, do czego to służy. To są takie tortellini, większe zrobimy, wiesz? No. Spróbujemy tak. Obetniemy ciasto, nie? Z jednej, z drugiej strony. Tak. Taki przykład sobie zrobimy. I zobacz. Zawijasz sobie ciasto. Tak. Troszeczkę duże jest, wiesz, żeby nam się to na tą resztę tej ciasta zmieściło. W ten sposób. I też musisz to dokleić. Tak sobie. Weź rękoma, bo ja mam od tego farszu. Mhm. O, w ten sposób, dobra? Ale żeby było takie kwadratowe. Mhm. Nie możesz na okrągło tego robić. Czekaj, jeszcze raz. Tak, sklejaj sobie. No. Tak. No. Dokładnie sklej. No. Tak.
No tak za 1000 pierogów później to może już będę umiał. No robić, będziesz umiał. Słuchaj, trening najlepszym mistrzem. Na pierwsze to dajemy jakoś tutaj radę. Za drzwi nie rozklejamy się. Pierogi się rozklejają, ale my się nie rozklejamy. Moja pani profesor od technologii mnie wystawiła za drzwi, nie? Bo byłam... Tyle ci razy za te drzwi, bo to już trzeci dwa razy. Trzy razy już ciebie wystawili za te drzwi. I teraz tak. Masz tutaj i teraz sobie, żeby ładny zrobić szlaczek. O, no. Jedziesz? Proszę. No niestety. Tak? Tutaj nam się nie udało. To jest trochę za duże. Mhm. I tu jeszcze zrobimy, żeby ten szlaczek był, nie? Zobacz. By było równo. To jest za chwilę tego brzegu, to już nie zostanie. Nie, zostanie, bo ciasto się wyciąga. Trochę mi nie wyszło. To by niemożliwe. A. Tak, i to jest taka tortelinka. No, dobra. Dobra. I teraz co, będziesz jeszcze rozwałkowywał to tytułem treningu, to ciasto, że to ci zostaje. O, proszę. Nie? Powiedzmy, no, tam u siebie w domu też pierogi na święta wypiliście, czy jak to było? Tak. Mama nam ciasto zrobiła i musiałyśmy ze siostrą lepić takie małe dziewczynki, a jak nie, to ci mówię, że ścierka w rękę i Janę, nie? No. Ale wiesz co, jak a one... dużo takich tam? Bo tam trochę was sporo było w domu, nie? Jak no, to było? Sześcioro rodzeństwa, no. Rodzice, dziadek, no to było nas przecież, nie? 9 osób jeszcze. To ile kiedy... tak, na taką ekipę, ile pierogów robiliście? No co, nie pamiętam, Adam, bo to tyle czasu naprawdę, no trudno mi powiedzieć, ale dużo, no takie, wiesz, stolnice, 3-4, ale to nie było tylko, bo to były pierogi ze serem i z grzybami, z kapustą i z grzybami, z samą kapustą, nie? Mm. No. Dobra, to spróbuj to jeszcze przewałkować, to jeszcze coś tam zrobimy, nie? So, kładziesz sobie plac, o, tak? No. Rozwałkuj. No i weź wałek i jedź z tym. Tak? No. Jeżeli troszeczkę ci się już zaczyna to ciasto kleić, to tutaj gdzieś mamy trochę mąki. Dobra, to tylko z wierzchu troszeczkę i wałkuj. A to od spodu będziemy kleić, nie? Dobra. Bo się zawija tutaj tak troszkę. No to nic. To tam z tym cię sklei. Dobra, no. Zobaczymy czy ma. O, akurat ci wyjdzie jeden. Piękny pieróg, na pewno będzie. I do ciebie należy, jak, w jakiej formie go wykonasz. O Jezu, już taki... Ale słuchaj, no. Nie, bo tu posypywałam mąką. To no. Będzie problem już ze sklejeniem tego pieroga, nie? No. To weź sobie go na drugą stronę i tutaj go będziesz sklejał, z tej strony. Aha. Tak? Dobra. No i tutaj się będzie ci lepiej sklejał. Dobra. No, wyciąg sobie. A, bo jak jest mąką posypany ten brzeg, to już się tak nie sklei, to? No już nie. Znaczy się będzie problem, nie? No czekaj, gdzie ja tutaj mam te... Kurczę, bez, nie wiem, czy nie za małe to było. Nie, to co możesz to ciasto wyciągnąć, Adam, trochę. A już się takie przezroczyste robi, nie? To nic. Jak ci nie pęknie, to będzie dobrze. Jestem ciekawa, ile panów przygotuje panią w tym roku w takim układzie pierogi na Wigilię. Adam, ty będziesz przodownikiem. Słuchaj, jak ci nie może się doczyć, to musisz no. To ciasto troszeczkę dać do środka, rozumiesz? O, tak. Rozumiesz? Trochę. Kombinacją.
No i teraz spróbuj, jak je rozłożyłeś, teraz, no to są takie trudności nieraz, nie? Masz je rozłożone i teraz wyciąg trochę to ciasto i doklejaj. Jeszcze mogę sobie wyciągnąć. Dobra. To nie problem. Jechane. Tak. Kurde, dziura mi się zrobiła. Dziura ci się zrobiła? No, to wyjedzie. To wiesz co, jak ci się nie. Jak ci się dziura zrobiła w, przy no. tym cieście, to spróbujemy zrobić w ten sposób, Adam, i jak będziemy gotować, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Rozumiesz? No, będzie tutaj. Dokleimy. No. Profesjonalnie załatane, no kurczę, to tak będzie. Zobacz. Nie, no pięknie, no wyklepane pięknie, jak w polskim warsztacie normalnie. Tak, no tak się robi, słuchaj. Dobra, tutaj mamy sklejone i zobaczymy, to takim metodą prób i błędów, słuchaj, zobaczymy, czy nam się w trakcie gotowania rozklei, nie? No, rozklei. No. Ja akurat nie byłbym nadmiernym optymistą przy tym. No dobra, no ale to nic nie będziemy tu już więcej kombinować i zobaczymy. Tu jeszcze... Jedną łatkę nakleimy. I teraz tak, woda nam się na pierogi już gotuje. No, już dosyć długawą. Dosyć długawą, no fajnie. Więc tak, proponuję, Adam. To? Tak, ale najpierw pół łyżeczki soli, troszeczkę wsyp soli do tej wody. Tu masz sól. Tak. Pół łyżeczkę ci dam za was. Proszę bardzo. Tak. Ło. Nie wiem, czy troszeczkę byś nie musiał jej skręcić, tak? Skręcić, tak. Czekaj. Cyk i zrobimy na szósteczkę. No. Tyle? Tak. Dwie kropki oleju. I troszeczkę oleju, nie? Dobra, a gdzie mamy olej? Tutaj. Tutaj. Ale tak, wiesz, małą łyżkę. Tak. Dobra. Dobra. No i zaczyna nam się to. I teraz tak. Proszę. To? Tak. I weź sobie tak tą wodę troszeczkę zaokrąglić, żeby ona tak wirowała. No. I wkładaj te pierogi. Ręką. Ręcznie, wkładaj. Tak? Tak, 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 tak. I niech ta woda się wiruje i wkładaj sobie te pierogi, nie? Ale tak wiesz, energicznie, nie? Tak z jajem. Tak. Skoro to ciasto mamy takie dobre, zobaczymy, czy nam się tu rozleci. Dokładnie. O kurde, już sobie bardzo się coś tak złapałem i tu puściło. Dodajemy go do tego? No weź go... poprawić? Tak, popraw. No. Dobra, no to dajemy. No, daj go. I to też, tak? To tak. Uszka. Uszka. Uszka, ucha. Wiadomo, chyba. Że są. No ucha, niech będzie ucha, ale wiadomo, że są. I tego ostatniego damy też. Wyklepanego. Wyklepanego. No teraz weź no troszeczkę, nie. Weź troszeczkę podnieść temperaturę, żeby się najszybciej te pierożki podniosły, nie? No, do ósemeczka. No daj, zobacz. Nie? Tak. I przymknąć je, czy to tak się. Na razie nie. Na razie niech one sobie leciutko się wylcą. Podgotowują, zobaczymy. Jeszcze raz spróbujemy, żeby ta woda zakręciła się. O, widzisz, się podnoszą już, nie? Dobra, to teraz sobie przy... A one się nie przyklejają się do tego, jak to tak to nie, będzie? Nie. To nam troszeczkę ciasto zostało, ale to niech sobie jest. I tak jak masz czas gdzieś w głowie? No, mam. No to jak masz gdzieś czas w głowie, jest 2-3 minuty od zagotowania, jak się podniosą do góry. No i można powiedzieć, że jesteś półmistrzem. Półmistrzem, tak? Dobra. Pierwsza porcja moich pierogów jest wstawiona. Tak. Poczekamy, co z tego wyjdzie. Tak. Rozumiem, że kolejno będziemy się zabierać za chipsy, tak? Tak. Dobrze. To w międzyczasie uruchomimy obiecany konkurs, który obiecaliśmy w zapowiedzi. Mianowicie startujemy z naszym nowym projektem. Antonińska
piwniczka. W ramach niej tworzymy przetwory. Póki co skupiamy się na przetworach rybnych, czyli przetworach zamura, karpia, karasie. Wkrótce, co tam jeszcze, mama, dorzucimy do tych przetworów? Co tam jeszcze masz w planach? Jakiś kompot, coś, jakieś tam? No, kompoty różne i z jabłek, i ze śliwek, i papryki. I jesteśmy teraz w trakcie przygotowywania karkówki w szkle, kiełbasy myśliwskiej, kiełbasy wieprzowej w szkle. Także mamy dużo różnych pomysłów, kompozycji, mamy na to czas, także... A jeszcze tam jest tu... galat drobiowy, nie? Tak, i galat drobiowy, i galat wieprzowy. Tak samo w szkle, nie? Dobrze. Także i... takie rzeczy jesteśmy w stanie przygotować. Przygotowujemy w sumie. W związku właśnie z tym, że startujemy, tak jak mówiłem, będzie malutki konkursik dla najbardziej aktywnych uczestników w dzisiejszej transmisji. Właśnie mamy przewidziane te oto nasze przetwory, także czas start. A w międzyczasie przechodzimy do kolejnego dania, czyli... Znaczy się, tak, Adasiu, najpierw te pierogi wydamy, dobra? No. Mógłbyś tutaj zrobić, żeby trochę to masełko się rozpuściło. To może na tym, gdzie był ten olej, nie? Dobra. No, a ja wezmę tutaj tego karpia. Co, a ten olej to jest ciepły jeszcze? Nie, to też nie, on nie musi być, nie? W tym momencie, tak, on nie ale musi. Ale nie, bo jak on... muszę go odpalić, żeby się trochę nagrzał, nie? Ale to nie teraz. Ja tylko mi chodzi o to, że jak te pierogi się zagotują, wydamy je na talerzu i później dopiero się będziemy zabierali za chipsy z karpia. No dobra, ale już może się tam pyrcić, nie? Czy nie? A może, oczywiście. Dobra, to go włączę. Słuchaj, ty jesteś tu szefem. Jakim szefem? Ja tutaj mam ludzi nad sobą, także... dobra. To włączymy sobie ten też na wszystko. Słuchaj, Adam, pierogi nam się podniosły. No, nie wszystkie, co prawda, ale już praktycznie są. No. Jeszcze trochę, żeby wszystkie były, to jeszcze tak warto je troszeczkę sobie tak, wiesz, tą wodę uzdatnić, nie? I zobacz, widzisz ten pieróg, który był doklejany? Zobacz, jakie ciasto. Nie rozleciał się. Się wyklepie. Wyklepie się, tak jak tam w tym maszynie. Dobra. Dobra. I to jak dokończymy dopiero te pierogi, Adasiu, to będziemy tutaj robili tego chipsy z tego karpia, dobra? Dobra. Żeby nie wszystko naraz, nie? Ja tu wezmę deskę, bo twoim obowiązkiem będzie... Ja ci tu pokażę, jak tego karpia trzeba... No, zaczniemy od początku, nie? Jak trzeba go troszeczkę tam obłożyć, żeby szlam z niego wyszedł i ten zapach i... Jak go po prostu poporcjować, żeby można było spokojnie usmażyć go w oleju i bez ości, nie? Rozumiem, dobra. Słuchaj, ja go przygotowałam jako fileta. Mhm. Pewne elementy tu zostawiłam, że ty sam musisz dojść do tego, co by ewentualnie z tego wykroić, żeby to nie przeszkadzało klientowi, tak? No musisz pomyśleć. Nie chciałam wszystkiego na żywioł robić, tylko po prostu musisz też wziąć tego fileta w rękę, musisz popatrzeć. Czego byś ty nie chciał zjeść? To chyba tam płetwa dolna, nie? Czy no czy Ada, na pewno. No, to oskubane jest, to chyba tylko to, nie? I czy nie, ma, jakiś, proszę ciebie, łusek jeszcze? Musisz to wszystko sprawdzić, nie? No. Zanim tego fileta będziemy rozdrabniać, na te chipsy, to musisz sobie go przejrzeć z jednej, z drugiej strony, tak? No. Dobra. Uważam teraz, że te pierogi to już żeś, ojeju, ugotował. Wiesz co, bo ta woda się wylewa, to tak... Dobra. No. To weź tam... odłóż ją po prostu. Pokrywkę, tak? Tak. To czuję. I teraz będziemy wyławiać te twoje piękne pierożki, nie? Dobrze. No. No to ten talerz. Proszę zobaczyć, jaki Adam pierwszy raz zrobił pierogi, jakie piękne pierogi są, jako facet. No. Polecam Adam Kowalski. Po prostu majstersztyk. Jestem ciekaw, czy mi zdradzisz mi ten przepis na ten farsz, bo tutaj wszystko niby lepiłem, ale najważniejszego nie wiem. Adam, no mamy tak mało czasu. Oczywiście, że ci zdradzę, dziecko. No przecież
ty masz to umieć, nie? Żeby żądać od później, prowadząc firmę, spojrzysz jak, czy pani robiła pierogi i czy zrobiła dobrze, czy z takim ciastem, czy jak są, ty myślisz. Czy są skarpia, czy są za mura. Tak, czy są skarpia, czy są za mura, musisz tym smakiem sobie obejść. No wszystko tutaj, o widzisz, jak ten, troszeczkę mówię, na pierwsze żeśmy zrobili duże te pierogi, bo nie chciałam, żebyś się męczył tymi swoimi murarskimi palcami przy tych drobnicach. Murarskimi. Nie, ale jeszcze murarskie nie są takie, bym powiedział, nie? Bardziej ręce urzędasa takie. Dobra. Delikatne. I teraz tak, dziecko, tutaj mamy masełko, wystarczy te pierożki twoje polać, tak? Polać masełkiem. To jest ta okrasa, jak to się mówi? Czy tak, to jest? Taka omsta. Kiedyś to mówili na to omsta. No. To jest omsta? Ja tak. Pierwszy raz takie słowo słyszę, to tak, jest z naszej gwary tutaj? Tak, taka gwara wielkopolska. I słuchaj, tu przygotowywałam chipsy z, no, co jarmużu? Tam myślę, jarmużu. Aha, widzisz, jak no. Ja się znam. Kiedyś mieliśmy to szczęście i mieliśmy jakieś danie w konkursie, no i byli zachwyceni, że z chipsami z jarmuża. Z chipsami, że ktoś przygotował chipsy, no i co, no co tutaj mówić, proszę, widzisz, jak ładnie nieskromnie. Nieskromnie, jak to ładnie będzie wyglądało. Mhm. Widzisz, proszę bardzo, dzióbek. No. I teraz możesz postawić. No to już, i to jest twoje, proszę. Kochanie, pierwsze przygotowane danie. Prawie samodzielnie. Prawie samodzielne, no po prostu jest. A teraz się pytałeś o tą wkład, to nadzienie. No. Więc ja tu wszystko przygotowałam, zostawiłam to, co przygotowywałam, żeby nie było. Składniki na ten składniki farsz, wszystko. Tak? Dobra. Co to mamy? No to mamy kaszę, nie? To. Bo to zostało z tym. No. Co to nie jest? Wiem, co to jest. Grzyby pokrojone, przysmażone. Aha. No. To mamy właśnie tego mięso skarpia. No. Tak? A to jest takie drobno posiekane, tak, i gotowane? Tak, drobno, no bo do pierogów musi być drobno, nie? Żeby się dobrze wszystko razem... A czym to jest doprawione? To składniki wymieszały. Tylko jest cytryna, sól i pieprz. Mhm. Nic więcej. No i tu cebulka przysmażona. A teraz... to taka cebulka, taka... Tak. Pire takie, czy coś? No bo to jest pokrojona w malutką kosteczkę i przysmażona. To aha, tak wychodzi. To się takie coś i teraz to wszystko mieszając na przykład, nie? Wszystko mieszając, patelka podgrzewane, bo to musi być jeszcze podgrzane. Mhm. No i wtedy, tak jak mamy tutaj ten farsz, wychodzi z tego. Jakie pytania masz? Pytań brak. Wiesz, o co chodzi. Wiem, o co chodzi, czuję bluesa. Chcesz, dobra. Żeby po prostu tu położyć patelkę i to wszystko sobie razem doprawić? Nie, myślę, że już tutaj to danie skończyliśmy, to może przygotowywanie farszu na jakieś następne odcinki sobie zostawimy, tak? Żeby nie wyczerpywać tematu do końca, a teraz dobra. Może zajmiemy się tymi chipsami, nie? Dobra, to teraz tak, masz tutaj dziecko nóż. Te dziecko, jak ja się ładnie mówię, nie? Synuś. Proszę bardzo, synuś. Masełko sobie odłożymy i teraz bym prosiła cię, żebyś ten olej wstawił na... Tak. No ale masz tam gdzieś rękawice przecież. A to. No. Dobra. Wiesz co, Adam, jeszcze bo zapomniałam, słuchaj, tu masz miętę. Połóż tam parę listków takich mięty. Ona bardzo dobrze w te pierogi wchłonie, ta miętka. To? Bardzo dobrze, tak. To takie duże liście? Czy? Może być duże liście, a najlepiej jeszcze jakby na przykład to listko... O kurde, mi się urwało. Nic. To listko przysmażyć na masełku i wyobraź sobie, tutaj mamy od Emilki czosnek kiszony na masełku. Leciutko przysmażyć ten czosnek kiszony i parę listków mięty do tego. No rewelacja. Ale to już nie będziemy tego robili. No faktycznie pachnie ta mięta. No już tutaj też gdzieś tam listko tej mięty z boku, tak może, żeby nie zakrywać całkowicie tych twoich, no tego dzieła sztuki, które ty przygotowałeś, Adam. Dzieło sztuki. Skąd znam to hasło? A skąd? Dobra. No. Będziemy przygotowywali teraz te chipsy z tego karpia, dobra. Tak? Weź sobie tego fileta. Tutaj na deseczkę. Dobrze. To już odłożę, bo to już jest niepotrzebne. Dobra. Dobrze. I co teraz mam z tym zrobić? Słuchaj, popatrz sobie, czy tu gdzieś jakieś są łuski. Popatrz sobie, bo musi to być wyczyszczone z łusek ze wszystkiego. Bo mi się to najbardziej ta płetwa, to myślę, że co wyczyni. No to proszę tą płetwę wykroić. Tak ją ciachnąć, czy tak, słuchaj, czy nie, tak? Nie, nie ciachnij, jeżeli tak. Po prostu weź sobie, o, tak. Widzisz? Aha, tak. Bo zobacz, jaka ona tu jest twarda jeszcze.
No, faktycznie, jeszcze no. ma. Także faktycznie. Trzeba ją wyciąć do końca, tą płetwę, nie? Dobra. Notabene, fileta, żeby przygotować fileta, to też trochę pracy, no ale nie będę ci tutaj głowy zawracała z tą przygotowaniem. Czasu antenowego by brakło. Czasu antenowego by brakło, ale postaramy się to w przyszłości zrobić. Więc no. Adam, tak. Tutaj nie ma ości już, bo widzisz, no. że ten filet jest tak przygotowany, że nie ma ości. A tutaj no niestety te drobne ostki są. Mhm. Więc proponowałabym to wykroić, żeby w tych chipsach gość nie natrafił na... Już gość, kurczę, to już... My to gotujemy dla siebie w tej chwili. Tak, nie? W tej chwili dla siebie, no ale to jest, słuchaj, no. twoja przyszłość. No. To sobie zużytkujemy później. Dobra. Z tymi ościami. To a ty teraz tak. Zmarnować. To się nie nic cię nie może zmarnować, bo jak wytniesz wszystko, to, to jest. I teraz tak. Takie gdzieś kawałeczki kroisz, tak? Mhm. Tak? Dobra. No, pokroisz sobie taki kawałeczek. No to daj ten nóż, proszę, to pokroję, dalej, kurczę, krój no. i będziemy później robili. A właśnie. Jeszcze jak, troszeczkę szerzej. Jak się w końcu ten nóż trzyma? Jak no. to jest? Tak, tak. Tak? Słuchaj, tak, żeby tobie się dobrze kroiło, no. nie? Jak obojętnie by się go trzymało, tak, szkoda. Musisz go trzymać, zaczą tutaj, no. tak? Ale nie, że ty kciuk na czymś, tylko że... Nie, zaczą, no. rozumiesz? No. no nie możesz tak, o, tak. No. Zatrzą i jedziesz, widzisz? No, widzę, widzę. No. I jedziesz, tak? No dobra. Proszę. Tylko wiesz co, włączę olej, bo jak będziemy mieli przygotowane, to chciałabym, żeby już go wrzucić, bo nie wiem, ile nam czasu zostało. Nie, no, tak to chyba się wyłączyło w międzyczasie, tak i tak. No dobra. A ten może być włączony? Czy jak? A ty nie chcesz go włączyć, czy co? Nie, no ja chcę tylko jeden, żebyśmy mogli... No to nie, no to widzisz, że jest włączony. Aha, jest włączony, super. Jakby czasami tu z ten, to no. się zniknęło, to znaczy, że się wyłączyło, nie? No. A może sobie te, do tego, do tych pierożków cytrynkę dołożyć, nie? Bo to wiadomo. No. Takie? No. Ujdzie. Tak, ujdzie. Dobra. No. I teraz, kochany, tak. To sobie zostawimy na boku. Zobacz. Wiadomo, no, mówi się o chipsach, tak? No. Przecinasz go środek. Tak mocno. Mhm. Tak? No. Zobacz, przecięło ci się tu? Troszeczkę rozerwiesz no. i przekręcisz, tak jakbyś chruściki robił. Może kiedyś chruściki będziemy robić. Może będziesz chciał, żeby cię nauczyć, no nie wiem, wiesz. Dobra. Aha, i takie... Masz tak, tak? No, rozumiem. Dobra, proszę. To jest jeden, tak? Jeden. Teraz rób następne. I mamy tutaj sól i pieprze na końcu weźmiemy to. O, musisz iść do... Mocno musisz do deski dopiąć. Wiadomo, że to jest skóra, jest twarde, nie? Dobra, no. poszło. Było super. Słuchaj, nie wiem, czy to było dobre, że, no. że poszedłeś na tą budowlankę, no, ale masz drugi fach przynajmniej. Ale zobacz sobie, tak cofnąć się 8 lat wstecz, jakbyś tak tej gastronomii, to ty już teraz szefem nad szefami byś był, słuchaj. Master szef, ty już, kurczę. Ty byś powiedział, przyjechał do mnie, powiedział, mama, ty tak, to nie tak. Ja może bym dla prezydenta gotował albo no, coś. No kto wie, no nie wiem, może będziesz kiedyś gotował, życzę ci swojego z całego serca, bo w naszych czasach, my byli młodzi, to nie było tyle produktów, tyle wszystkiego. Teraz masz możliwość wykazania się, inwencji, proszę, młodzież. Kowal zawodowiec normalny. Słuchaj, jakby cię tata zobaczył, wyobrażasz sobie, on by tak płukł. Gość? Tak. Wrażliwy facet. Bardzo wrażliwy gościu, bardzo. Dobra, mamy te, na razie te cztery chipsy. Mhm. Musisz, Adam, w tym momencie dopiero... Bo one były, żeby ten, ewentualnie jakby miały jakiś inny zapach, to cebulką przesypane. Ale surową, nie, że ona podsmażana. Nie, surową cebulką i co to jest? Co to jest? Ej, to jest ten. No, mam na końcu języka. No, dobra. No, koper jest... włoski? Nie, liście seriala. A, dobra. No, tak, cebulka. Jest sól, mamy tutaj pieprz. Dobra. I no. teraz tak, słuchaj, Ana. Ponieważ, żeby to trochę smaku nadać, mamy tutaj mąkę.
Ale coś tam dosypane jest, tak, widzę. Jest dosypana, jest papryczka dosypana. No. I w tym troszeczkę to opanieruj, dobra? Aha, dobra. No. Żeby troszeczkę... I od razu do oleju? Czy sobie odkładać to? No do oleju, jak on jeszcze bąbli się, ten olej się tam troszeczkę przewija. Mógłbyś tak pojedyncze widzę. Ale to wiesz co, to dobrze będzie, bo on nie będzie spieczony. Kładź, zobaczymy co się zrobi. Tak? No wrzuć. Już? Tak. Dobra, będzie dłużej najwyżej. Nie ma co, będzie łagodny. To jeszcze chwilkę musi się za... Jeszcze troszeczkę. Ja może podkręcę go jeszcze tam. No to troszeczkę możesz podkręcić, ale też żeby dobra. Tej panierki nie spalić, nie? Dobra. To dobra, też się poczekam, tak. Jak się rozgrzeje, sobie to opanieruję w tym czasie. No. To słuchaj, Adam, nie wiem, żebyśmy czasu nie przekroczyli czasami, czy naszymi medytacjami? Czy mamy jakiś tam limit jest, czy jak to się... Chyba jest no limit. No. Tak. Dobra. Podkręcone. No, wkładź. I jak one po prostu wypłyną. No. Muszą się troszeczkę. Czyk. Tak. Tylko obowiązkowo trzeba je macerować w cebuli, nie? Dobra. Słowo mi uciekło. No to co? My sobie tutaj będziemy te chipsy kończyli. Jeżeli ktoś nas oglądał, bardzo przepraszamy za nasze niedociągnięcia. Staraliśmy się. Pierwszy live. Postaramy się, żeby było lepiej. Ja się postaram, żeby swoją latorość troszeczkę lepiej przygotować do branży. W tym momencie wypada nam złożyć życzenia świąteczne. Życzymy wszystkim dużo uśmiechu. Życzę wam dużo zdrowia przede wszystkim w tym trudnym okresie. I mamy nadzieję, że dla was ten rok nadchodzący będzie lepszy, będzie w końcu już po tej pandemii i będziemy mogli wrócić do normalności. A ja sobie życzę tego, żebym w przyszłym roku zdołała w 100%, no może w 100 nie, w 90% mojego syna przygotować jako kuchmistrza w restauracji Lido. No to jeszcze trochę odcinków przed nami, także... Tak. No, do tego. Adaś, dziękuję ci bardzo. Jako uczeń nie musiałam cię wyprosić ze drzwi, ale jeszcze mam na koniec do ciebie prezent, kochanie. Jaki mam dla ciebie prezent? Widzisz, tu mi puknął w trakcie programu, kochanie. No, ponieważ twoje dzisiaj pierwsze wałek, ale piękny wałek. Wałek, no. Że w razie czego... Taki wałek. Żebyś miał dla swoich pracowników takim wałkiem wyjście i proszę tutaj, żeby było ładnie. No i tam na te pierwsze pierogi stolnicy. Jak będziesz kogoś uczył ze swoich dobra. Uczniów, proszę bardzo. Dobra, to jest ten tatowy sierp, rozumiem, tak? Tak, to jest ten tatowy sierp. Czy ty się dobra. Z tego prezentu cieszysz? No cieszę się, co jest, prezentem mam się cieszyć. Od serca, synuś, od serca. No to się naliczy. Dziękujemy za to, że byliście z nami i do zobaczenia w naszym odcinku. Cześć. Cześć, dziękuję. Thank you.